Znani Polacy, którzy odeszli w marcu 2023 roku. Polski aktor Piotr Wysocki zginął w pożarze w wieku 87 lat. Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę, 26 marca, w Trzcińcu, w gminie Chodel, na Lubelszczyźnie. Piotr Wysocki urodził się 13 kwietnia 1936 roku w Toruniu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Od 1969 roku do 2001 roku był aktorem teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Widzowie pamiętają go z wielu filmów i seriali. W Czterech Pancernych i Psie zagrał porucznika Kozuba, w Karierze Nikodema Dyzmy, hrabiego Koniec Polskiego, w Rodzinie Połanieckich, Józefa Osnowskiego, w Popiołach, księcia Jana Gintułta. W 2006 roku Piotr Wysocki został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Polski aktor, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Łukasz Gajdzis, zmarł 18 marca w wieku 38 lat. Łukasz urodził się 28 marca 1984 roku. Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez 3 lata był związany z Teatrem Fredry w Gnieźnie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Swoją współpracę z Teatrem Polskim w Bydgoszczy rozpoczął w 2007 roku jako aktor. W tym samym roku zadebiutował jako reżyser, tworząc kultową Pchłę Szachrajkę Jana Brzechwy, która do dziś jest wystawiana na scenie. Polski tancerz, choreograf, reżyser teatralny i twórca znanego w całym kraju Teatru Ekspresji, Wojciech Misiuro, zmarł 22 marca w wieku 71 lat. W 1975 roku rozpoczął karierę choreografa współpracując z teatrami we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie. W 1987 roku stworzył pierwszy prywatny, autorski Teatr Ekspresji, z którym zrealizował własne spektakle. Polski przedsiębiorca, polityk, były rzecznik rządu i poseł na Sejm RP, Andrzej Zarembski, zmarł 22 marca w wieku 65 lat. W 2012 roku Andrzej Zarembski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Polski dziennikarz telewizyjny i prasowy, Adam Bronikowski, zmarł 21 marca w wieku 86 lat. Adam Bronikowski był dziennikarzem ekonomicznym i prowadził liczne programy publicystyczne, m.in. Kraj, Tygodnik Gospodarczy czy Rozmowa na Telefon. W Telewizji Polskiej pracował od 1967 roku do 1996 roku. 10 marca, po ciężkiej walce z okrutną chorobą, w wieku 74 lat, zmarł polski dziennikarz, artysta kabaretowy, prezenter radiowy i telewizyjny, współzałożyciel Radia Z, Janusz Weiss. Janusz był odpowiedzialny za takie audycje, jak Dzwonię do Pani, Pana, W bardzo nietypowej sprawie i Wszystkie pytania świata. Prowadził także programy telewizyjne, Fort Boyard, Miliard w rozumie oraz Złoty interes. Polski aktor, Paweł Maria Dolewski, zmarł 20 marca w wieku 83 lat. Aktor zagrał w takich filmach jak Dziura w ziemi, Beczka emanteladą, Doktor Ewa czy Okno zabite deskami. Polski raper, Addek WWA, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w sobotę 18 marca. Przyczyna jego śmierci nie jest na razie znana. Artysta był reprezentantem podziemnej rapowej sceny, jednak robiło się o nim coraz głośniej. 13 marca, w wieku 41 lat, zmarł polski raper i producent Szymon Grzywacz, działający w środowisku hip-hopowym jako Szymon Tur. Polski aktor Czesław Magnowski zmarł 18 marca, w wieku 80 lat. Można było oglądać go w wielu polskich produkcjach, zarówno filmowych, jak i telewizyjnych. Aktor zazwyczaj wcielał się w role drugoplanowe lub epizodyczne. Polski koszykarz, wicemistrz Polski, dziennikarz i działacz sportowy,
Ryszard Niemiec zmarł 17 marca w wieku 84 lat. Już w trakcie trwania kariery sportowej Ryszard rozpoczął pracę dziennikarską. Był redaktorem naczelnym Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Tempa. Polski piłkarz, jeden z najlepszych skrzydłowych w historii polskiej piłki nożnej, Roman Lentner, zmarł 15 marca w wieku 85 lat. W barwach Górnika Zabrze Roman rozegrał prawie 300 meczów i strzelił 86 bramek. Polski działacz społeczny Adam Sandauer zmarł 15 marca w wieku 73 lat. On był założycielem i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, organizacji dążącej do takiej zmiany prawa, aby udzielano skutecznej pomocy ofiarom błędów medycznych. Polski dziennikarz Maciej Rosalak zmarł 12 marca w wieku 76 lat. Maciej był redaktorem i autorem wstępów do dodatków historycznych publikowanych w Rzeczpospolitej, takich jak Księga Kresów Wschodnich i Zwycięstwa Oręża Polskiego. Polski reżyser filmowy, aktor i pedagog Waldemar Wilhelm zmarł 11 marca w wieku 87 lat. To jemu światowe kino zawdzięcza jedną z najwspanialszych scen pojedynku w Potopie Jerzego Hoffmana. Polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny Mirosław Kowalczyk zmarł 5 marca w wieku 65 lat. Mirosław występował w kilku popularnych warszawskich teatrach. Grał również w serialach, takich jak Na Wspólnej czy W Barwach Szczęścia. Polski dziennikarz radiowy Andrzej Krystek zmarł 4 marca w wieku 76 lat. Andrzej od ponad pół wieku był związany z Polskim Radiem w Bydgoszczy. Słuchaczom znany był jako autor programów Akroporanek, Raz na Ludowo, Raz na Zielono, Magazyn Wiejski czy Studio Wieś. Polski poeta i dziennikarz, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Aleksander Rosenfeld, zmarł 3 marca w wieku 81 lat. Aleksander wydał m.in. tomiki poezji, Wiersze na koniec wieku czy poemat o mieście Złotowie i trochę innych wierszy. 3 marca w wieku 68 lat zmarła polska scenograf filmowa i dekorator wnętrz Anna Wunderlich. Anna tworzyła scenografię do filmów fabularnych, seriali, spektakli telewizyjnych, teatralnych i operowych. Polski perkusista Benedykt Radecki zmarł 2 marca w wieku 74 lat. Benedykt najbardziej znany był jako perkusista zespołu Jumble.